prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. I to jest już moje trzecie podejście do nagrania tego vloga. Po prostu cały czas się rozpraszam. Ale ja mam ostatnio 1000 myśli na minutę, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Słuchajcie, dawno nie było vlogusiów i już za wami zaczęłam tęsknić. Smuteczkowo. Ale, mówię nie, Kina, streszczaj dupcie, trzeba nagrywać dla nich vlogusie, bo się za nimi tęskni. To też nagrywam tego vloga. Jezu, YouTube coś znowu pierdzieli przy wrzucaniu. No ale cóż, nieważne. Słuchajcie, motyw jest taki, że... Od czego by tu zacząć? Myślę, że zacznę od Wowa, bo Wow jest taką dość znaczącą częścią tej historii. Słuchajcie, dla tych, którzy nie wiedzą, ja ponad rok temu zaczęłam... Kurwa, YouTube robi błędy z wysyłaniem filmów, no fuck you, motherfucker. Już jestem z wami. Tak. Ponad rok temu zaczynałam grać w WoWa. Zresztą zaczęłam grać przez kolorową 15, który mnie bezczelnie do tej gry ściągnął. Natomiast jest wiele pozytywnych aspektów WoWa, między innymi to, że poznałam masę fantastycznych ludzi. W tym na przykład Wojtka, bo my poznaliśmy się właśnie w WoWie. Także wiecie, no, gdyby nie WoW, to serii Size Row'a na przykład by nie było. Także... W WoWie poznałam naprawdę wiele fajnych ludzi. I ja teraz nie grałam w WoWa, no, prawie pół roku. Po czym wróciłam. I okazało się, że część z moich znajomych dalej gra. I co prawda my w kontakcie praktycznie cały czas byliśmy, bo gdzieś tam jakieś kontakty typu Facebook i tak dalej do siebie oczywiście mamy. Czy tam telefonki, SMS-ki i wiecie jak to jest. Także to wszystko spoko. No i co? No i wróciłam, więc tam był problem z gildią, w której oni byli, w której zresztą jakiejś też byłam, więc poszliśmy sobie do innej gildii, tak? Razem sobie teraz tam siedzimy. Oprócz moich znajomych przyszło jeszcze parę innych osób, które doszły do gry, kiedy mnie nie było. Zaraz do ciebie, Ala, nie dojdę, bo to na bank SMS od Alana. No i słuchajcie, kumpel, z którym ja grałam przez długi, długi czas, gdzie graliśmy razem areny, siedzieliśmy po nocach i no-life'iliśmy, przeprowadził się jakiś czas temu do Częstochowy, bo znalazł tutaj pracę. W ogóle jak można przyjechać za pracą do Częstochowy, to ja nie wiem. Ale spoko, nie no, wiecie jak to jest z grafikami komputerowymi. No i on przyjechał do tej Częstochowy i my się tak mieliśmy spotkać, ale normalnie non-stop było coś. Od jakiegoś czasu właśnie zaczęliśmy coś pisać o spotkaniu. Ale cały czas nie było jakoś okazji. I teraz jak wróciłam, no to już wyjścia nie było. Stwierdziliśmy, że w końcu się trzeba zgadać, ale to w sumie taki spontan, więc się w weekend zgadaliśmy. No bo Alan coś tam się mnie pyta, kiedy mogę. Wiesz co, chyba nie umawiamy się na jakiś daleki termin, po prostu co robisz w tygodniu, nie? No to mogę tego i tego dnia. No spoko, no to przyjeżdżaj. Tak też dzisiaj odwiedzi mnie Alanek. I się z nim spotkam po raz pierwszy od roku. Znaczy po raz pierwszy go spotkam tak w realu. Co jest fajne, miłe i naprawdę, kurczę, ja lubię poznawać ludzi przez internet. Właśnie przez jakieś wspólne granie, czy też przez YouTube'a. Bo naprawdę można spotkać masę po prostu fantastycznych osób. Dlatego też się bardzo cieszę. No i słuchajcie, moja genialna gildia wpadła na pomysł, że zrobimy sobie spotkanie. Tak też najprawdopodobniej w ten weekend jadę do Białegostoku. Słuchajcie, będziemy w 6 albo w 7 osób bodajże. Mieszkać, znaczy będziemy spędzać ten weekend u tam znajomych z gildii. Oni mają kawalerkę z aneksem kuchennym, także nie mam nawet osobnej kuchni. Więc będzie ciekawie. Dawno nie spałam w jednym pokoju z taką ilością osób, no, chill, spoko, będzie, myślę, że będzie ciekawie. Także jedziemy, będę w piątek po prostu od rana w drodze z Częstochowy do Warszawy po kumpla, później z Warszawy do Pułtuska po drugiego kumpla, gdzieś może jeszcze koleżankę po drodze zgarniemy, po czym do Białegostoku, żeby tam spędzić piątkowy wieczór, całą sobotę i w niedzielę rano robić kurs powrotny w drugą stronę.
Także mam nadzieję, że to wypali, mam nadzieję, że będzie fajna, fajna zabawa. Naprawdę fajnie mi się z tymi ludźmi spotkać, gdyż na przykład Alana i Norberta znam bardzo długo, tak samo jak i Anię. To na przykład Martę, Piotrka i Kamila poznałam niedawno. Natomiast nie wiem, jakoś tak od razu między nami się znajomość zawiązała taka bardzo pozytywna, także się cieszę, że będę mogła ich poznać i tak. Tak nie wiem, tak mi jakoś pozytywnie. Dlatego też bardzo się streszczam i próbuję coś tam dla was nagrywać. W międzyczasie już tam część oczywiście nagranych miałam, także to co miałam to wrzucam. Aktualnie renderuję Simsy, dla których już mam dwa odcinki. Pierwszy będzie jutro, drugi będzie w niedzielę. W międzyczasie jutro wieczorem będziemy nagrywać Zapytaj Kina. I tutaj będę się musiała naprawdę streścić, aby je szybko zrenderować i wrzucić, aby to mi się zdążyło wszystko zrobić w nocy z czwartku na piątek, a jeszcze w międzyczasie się wyspać, żeby mieć siłę jechać rano. Co będzie, myślę, że dość ciekawym doświadczeniem, ale myślę, że dam radę, tak żebyście w weekend Zapytaj Kina dostali również. Także pod tym względem myślę, że spoko. Co jest oczywiście również logiczne, jak wyjeżdżam na weekend, to Drag Playa w ten weekend niestety nie będzie. Może następny? Zobaczę, wszystko się postaram jakoś tak ogarnąć, bo mam naprawdę ostatnio straszny, straszny zapierdziel. Jeszcze muszę jechać kupić żarówki do samochodu, w sensie lampki, bo jedna lampa przednia nie pali od jakiegoś czasu. I później jeszcze dojechać do szwagra na wieś, żeby mi to wymienił. Po prostu mam jeszcze parę innych rzeczy do zrobienia, totalny zapieprz i nie mam kiedy tego robić. W międzyczasie oczywiście jakieś granie czy też nagrywanie dla was. I powiem wam szczerze, że tak naprawdę takie nagrywanie, bo parę osób gdzieś tam mi czasem pisze, że a Kina, weź sobie zrób wolne, coś tam naładuj akumulatory. Ja właśnie przez nagrywanie naładuję sobie akumulatory. Zawsze po prostu jak odpalam kamerę, czy też odpalam Actiona i zaczynam do was gadać, to uwierzcie mi, że mój po prostu humor i moje takie podejście. Doza energetyczna na cały dzień właśnie płynie z tych nagrań, co jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo fajne, bo kurczę, cieszę się, że mogę to robić. Dlatego też jakichś większych przerw na kanale nie planuję, nawet jak wyjeżdżam, to się staram, abyście właśnie materiały mieli. Nie wiem, czy mi się uda wszystko ponagrywać, tak żeby na poniedziałek też było, ale na pewno się postaram. Także pod tym względem spoko. No nie wiem, co z Science Rowem, no bo jak Wojtek pracujemy, zazwyczaj nagrywaliśmy większą ilość w weekend, na nie w weekend nie będzie. No, nie wiem, może w przyszłym tygodniu uda nam się jakoś tego Saints Row'a skończyć. W ogóle jakie są długie włosy. No, ta. Także słuchajcie, no i kończę tego vloga. Czekam aktualnie na mojego tatusia, bo mnie ma dzisiaj odwiedzić. I później myślę, że coś jeszcze ponagrywam, zanim Alan przyjedzie. Także powiem wam, że intensywnie. Normalnie od. Jakoś w tym tygodniu jest tak bardzo wszystko intensywnie. A, no i z góry wam mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o inne serie, to. Bo tam się parę osób pyta o te zaległe serie, więc może wam to od razu wyjaśnię. Myślę, że Grida będę kontynuować. Nie wiem, to tak naprawdę ciężko jest mi powiedzieć, co z Impire i Burdlem, natomiast nie nastawiałabym się na powrót tych serii. Mam dziwne wrażenie, że one nie wrócą. Także to wam mogę też od razu powiedzieć. No i zastanawiam się, co będziemy z Wojtkiem nagrywać po tym. Po Saints Row'a. Nie wiem, czy uda mi się skończyć. Znaczy, postaram się na pewno skończyć z Raymana, także to też będzie. Zastanawiam się nad Batmanem, nad pierwszą częścią Batmana, gdyż dwójka jest na moim kanale. Znaczy, Arkham City jest na moim kanale. Zastanawiam się nad nagraniem Arkham Asylum. I wiecie, jak wyjdzie Arkham Origins. To ja również mam nadzieję, że się gdzieś tam. Mam nadzieję, że to wyjdzie w ogóle na PC. To też by się mogło gdzieś tam u mnie pojawić. W ogóle, jeżeli macie jakieś propozycje gier, które mogłam nagrywać, to piszcie. Piszcie je w komentarzach, ja tam sobie przejrzę, a nuż coś wybiorę. Oczywiście Simsy dalej są Simsami. Parę rzeczy mi się ostatnio pierdzieli i jest po prostu masakra, ale dorobiłam się dziecka, co będziecie mieli okazję zobaczyć. I co? I to tak naprawdę tyle, misiaki. Taki szybki vloguś dla was. Szybki, oczywiście. Kina, szybki 9 minut. No, w moim stylu. W moim stylu. Standard, standard. Dobra. To ja lecę wszystko inne ogarniać dalej i wy komentujcie, i wy subskrybujcie, i wy łapkujcie w górę, bo to jest u Kinusi zawsze mile widziane. I ja was pozdrawiam, czyli pozdrawiam was Kina i trzymajcie się i cześć! No!
don't waste your time, 'cause it will never win.